A wiesz, jeśli chodzi o robienie czegoś na trzeźwo, nie? To tak jakbyśmy pierwszy raz to robili, nie? Do tej pory. Zawsze, tak? Tak zrozumiałem, zawsze albo w większości razy robiłaś to pod wpływem, nie? Alkoholu, narkotyków. I teraz robisz to na trzeźwo. I masz stres. Rozumiem. Powiem ci, że to normalne, nie? Bo wiesz, na trzeźwo jakby rodzimy się na nowo, wykonujesz te wszystkie czynności, musisz uczyć się ich od nowa, nie? To tylko na początku, tak? Później to minie i będzie coraz lepiej i coraz fajniej, nie? Jakby wiesz, zaczniesz czerpać przyjemność z rzeczy tylko dlatego, że robisz je bez jakichś tam środków odurzających. I po pewnym czasie będzie taki fajny haj, trzeźwy haj, naturalny, bez sztucznych tam tej wódki, piwa, tych narkotyków, nie? Bez sztuczności, taki naturalny i to ci się spodoba. I za którymś tam razem wyeksponujesz to, co masz najlepsze w sobie. To coś, czego nigdy byś nie pokazała pod wpływem. Wyjdzie z ciebie taka naturalność, czyli coś najlepszego. Nie możesz zrobić czegoś lepiej pod wpływem alkoholu, pod wpływem czegoś sztucznego, bo sama nazwa sztuczna, nie? Nie możesz czegoś zrobić lepiej niż coś, co robisz na trzeźwo. Zawsze to na trzeźwo będzie lepsze. Zawsze.